European Cruiserweight Champion. Rządzący, panujący mistrz Europy w wadze cruiser. Mateusz Master Masternak. Ale tak jak zaznaczyłem, dzisiaj stawką nie jest pas mistrza Europy, który posiada Masternak, ale pas WBC Silver International. Obok Masternaka trener Andrzej Gmitruk. Ostatnie uwagi Jena Johna Lewisa. Andrzej Gmitruk mówił, że taktyka na tą walkę jest prosta. Presja od początku, żeby rywal się nie rozbujał. Szybki lewy prosty, trzymanie go na dystans. Przy refleksie Masternaka jest szansa na kontrę po przepuszczeniu ataku rywala. Mówił, chcemy wygrać przed czasem, ale nigdy swojemu zawodnikowi tego nie mówię. No i lewy prosty, tak jak chciał Andrzej Gmitruk. Lewy prosty na górę, na dół. Przypominam, to jest to pas WBC w rankingu WBC. Masternak jest na siódmym miejscu. Numerem jeden na liście pretendentów do walki z Krzysztofem Diablo Wodarczykiem jest Fragomeni. Plan jest taki, żeby latem Masternak walczył z Fragomeni o prawa pretendenta numer jeden WBC. No i potem ewentualnie starcie z Krzysztofem Diablo Wodarczykiem, które może się, jeżeli do niego dojdzie, odbyć najwcześniej w przyszłym roku, no bo przecież Wodarczyk ma w planie walkę z Czakijewem. Zaplanowano na 22 czerwca tego roku, potem rewanż, bo taka jest klauzula w umowie. Spokojnie zaczyna Masternak, jeszcze ostrożniej Korbin. Korbin 5 lat dłużej na zawodowych ringach niż Masternak. Masternak od 2006, Korbin od 2001. Lewy prosty, bardzo spokojnie zaczął Mateusz. Przypominam, Masternak, mistrz Europy panujący w wadze cruiser, zdobył ten pas 15 grudnia ubiegłego roku, zwyciężający jednogłośnie na punkty, zdecydowanie wszyscy sędziowie punktowali 102 do 108 fina Juho Happole. To była walka w Nürnberg. Pierwszy występ Masternaka w tym roku. Przygotowywał się właściwie do niego od nowego roku. Zapewniał, że jest dobrze przygotowany. Wielkim respektem zaczął Korbin, cały czas na właściwie wstecznym biegu. Masternak też zrobił niewiele ciosów w tej rundzie, ale wydaje mi się, że 10 do 9 to starcie powinni sędziowie wypunktować dla Masternaka. Posłuchajmy, co mówią trenerzy. Andrzej Gmitruk. Nie śpiesz się, słyszeliśmy. A to była końcówka pierwszej rundy. Spokój w narożniku i Masternaka, i Korbina. Nisse Sauerland, promotor tej gali, twierdzi, że Mateusz
Masternak to najlepszy, najbardziej utalentowany bokser na świecie w wadze junior ciężkiej. I jak mówił, he will be master of disaster for Corbin. To taka gra słówek, będzie master, czyli Masternak przygotuje katastrofę Corbinowi. No zobaczymy, na razie jeszcze tego nie ma. Obaj boksują spokojnie. Corbin w ostatniej walce w październiku ubiegłego roku pokonał byłego mistrza świata Wayne'a Braithwaite'a. Pokonał go zdecydowanie na punkty. No ale mówił, że najlepsze walki i największe sukcesy dopiero przed nim. Zamierza wygrać z Masternakiem. No ale jeżeli będzie cały czas boksował tak ostrożnie, to jest to niemożliwe. Może jeszcze wejść w rytm walki Masternak. Niewiele ciosów. Słyszymy, jak Andrzej Gwintruk pokrzykuje, żeby bił prawym na dół. Klinczuje Corbin, ale umiejętnie. A wychwycił to, chociaż klinczował, przetrzymywał no, tej strony, z której Ian John Lewis nie widział. Ale doświadczony arbitra angielski to zauważył. Bardzo spokojne rozpoczęcie walki. Nie ma takiego tempa jak w tym pojedynku z Koklunda z Blackledge'em. Bardzo dobra praca nóg w wykonaniu Masternaka. On z tego słynie. Podchodzi blisko do rywala, ale tak, żeby móc się szybko cofnąć. Narożnik Corbina i teraz Masternak i Andrzej Gwintruk. Jest jeszcze również na narożniku Masternaka Piotr Wilczewski, były mistrz Europy. Właśnie go widzimy. Później troszeczkę, swobodnie. Za bardzo chcesz mu od razu go przyłożyć. Teraz tego lewego sierpowego, dwa lewe, prawe. On się na pierwszy lewy odchyla i wykończ mu długim lewym prostym. Teraz lewym sierpem. Dmiej mu troszeczkę ostatni cios. Nie chciej go ubić tym lewym sierpem. Lewy na dół. O tak stoi, to lewy mocno na dół, na splot. No nie ma nic. Widzimy Corbina w wywiadzie telewizyjnym dla Polsatu. Mówił, że Masternak to bokser dobry techniczny, ale każdy bokser techniczny popełnia błędy. Wierzę, że wykorzystam szansę, jego błąd. Jestem dobrze przygotowany, miałem dobrych sparring partnerów. Słyszeliśmy Andrzeja Gwintruka i Piotra Wilczewskiego. Zwracali uwagę Masternakowi, że za bardzo chce ubić, jak to określił Piotr Wilczewski, rywala, żeby zmienił trochę, częściej bił na tułów, więcej. A jeszcze. No, wydawało się, że to będzie tak przynajmniej, mówili niektórzy eksperci i trenerzy, łatwy rywal dla Masternaka. Paweł Skrzecz, wicemistrz olimpijski z Moskwy i trener znakomity, mówił, że ta walka będzie dla Masternaka jak szwedzki stół. Będzie mógł brać co chce do zjedzenia i znokautuje Corbina najpóźniej w piątej rundzie. Corbin ma niebezpieczne tylko prawą rękę, ale przy refleksie Masternaka powinien uniknąć jego ciosów. No zobaczymy, czy się sprawdzą.
przepowiednie Pawła Skrzecza. No widzieliśmy, że ta prawa ręka jest niebezpieczna, bo przed chwilą doszła do szczęki Masternaka. Jeszcze jeden lewy prosty Masternaka. Na razie niewiele ciosów. Obaj zwracają uwagę na obronę. Za bardzo rzeczywiście jest spięty, za bardzo chce chyba wygrać przed czasem Mateusz. Trochę się usztywnił. I czwarta runda. Andrzej Gmitruk i Piotr Wilczewski podkreślają, że Masternak jest trochę za bardzo spięty. A miejmy nadzieję, że się rozluźni. Nie ulega wątpliwości, prowadzi na punkty. Walka zaplanowana na 12 starć. Masternak ma za sobą karierę amatorską. Był wicemistrzem Polski seniorów w 2006 roku w Poznaniu. W finale przegrał z Pawłem Głażewskim. Miał wtedy 18 lat. No i niedługo potem podpisał w czerwcu 2006 roku. Już stoczył pierwszą zawodową walkę, podpisał kontrakt. No, był też brązowym medalistą mistrzostw Polski w Płońsku. Tam też przegrał z Głażewskim. Nie miał do Głażewskiego szczęścia. No ale teraz na zawodowych ringach radzi sobie lepiej niż Gorzewski. No i teraz mocny prawy Masternaka. Trochę się rozluźnił Masternak. Lewym prostym powstrzymuje rywala i ustawia. Dariusz Tygrys-Michalczewski mówi, że Masternak to taki cukiereczek w polskim boksie. No, ten cukiereczek dzisiaj nie jest zbyt słodki. Na razie nie może wejść w rytm walki. Ciągle zbyt usztywniony. No, ale potrafi potężnie uderzyć. Miejmy nadzieję, że takie uderzenie mu wyjdzie. Andrzej Gmitruk, z którym mam przyjemność często komentowania walk bokserskich, opowiadał mi, że Masternak ma tak mocny cios, że czasami po tarczowaniu z nim drżą mu ręce i ma problemy z wypiciem kawy czy herbaty. No ale na razie to usztywnienie sprawia, że te ciosy Mastera nie mają takiej wielkiej mocy. Wygrywa tę walkę, ale to nie jest chyba to, co by chciał. No i teraz dopiero przyspieszył.
jest lepiej w tej rundzie. Świetny lewy prosty Masternaka. I ostatnie sekundy czwartego starcia. Starcia też dla Masternaka. Andrzej Gmitruk w jego narożniku. No, legenda boksu. Był trenerem Adamka Gołoty, trenerem olimpijskiej reprezentacji Polski w Seulu. 4 medale reprezentacji polskiej. To były piękne czasy polskiego boksu. Potrzeba lodu. Dobrze jest. Ale by się on jest na początku, trudno z nim załapać rytm, spokojnie wejdzie. Na razie go masz, to wydłuż kombinację. Co w nim biodra i na dół, 2-3 ciosy. Łyczka. Andrzej Gmitruk mówi to, co zauważyliśmy, że jest spięty ciągle, nie może wejść w walkę Masternak. Wygrywa, ale no, rywal jest trudny. Chyba Mateusz za bardzo chciał szybko zakończyć pojedynek. Teraz zobaczył, że to nie przelewki, już rozluźnił się. Świetny lewy prosty. Jeszcze jeden prawy na tułów. Masternak pochodzi z takiej małej miejscowości koło Kielce, stare Wagowice. Potem przeprowadził się do Wrocławia, tam mieszka. Niedawno urodził mu się syn, Mikołaj. Urodził się tuż przed jego walką o Mistrzostwo Europy z Hapoją. Andrzej Gmitruk przypomina, żeby częściej właśnie punktował lewą ręką, wyprzedzał lewym prostym. Przypominam, Masternak niepokonany na zawodowych ringach, 29-0, 21 nokautów. Jego żona również, Daria, uprawiała boks i też była niepokonana. Była mistrzynią Polski juniorek w boksie. W 12 walkach, 11 zwycięstw, 1 remis. Ona zdobyła wcześniej przed Mateuszem Mistrzostwo Polski juniorek. No i Mateusz opowiadał, że kiedyś sparował z Darią na prośbę trenera Cieślaka. No i przypadkowo uderzyły ją w splot słoneczny. Trener Cieślak zwrócił mu uwagę, jak może uderzać kobietę w brzuch, przecież ona może rodzić dzieci. No i ironia polega na tym, że urodziła dziecko potem Mateuszowi Masternakowi. Narożnik Korbina. I Andrzej Gmitruk.
czas to samo. Na pressingu twoja inicjatywa, zamykać go trochę w dystansie, lewa noga bliżej niego, dwa lewe i prawy i lewy prosty kończy. Złapiesz kontakt z nim. Według on nie ma już tej energii, którą miał na początku. Nie dawaj mu za bardzo tego, jak będziesz blisko niego, spychaj go. Jak go w nasz narodziku, to poczęli z 5-6 osób, tu więcej. Lekkie ciosy na dół, na górę i dół. Na górę i dół, zmieniać mu płaszczyznę zadawanych ciosów. Jedziemy. Trzyma cały czas pressing. Słyszeliśmy Andrzeja Gmitruka, cały czas presja. Jadwiczewski prosił, że jak już będzie miał rywala w narożniku, żeby wyprowadził kilka ciosów, żeby poszła cała seria. Zbliżamy się do półmetka tej walki. Ostry prawy, ale ta zaatakował Korbin. Do tej pory był w defensywie. To jest pierwsza runda, gdzie próbuje atakować i to nie w samej końcówce rundy, jak to robił poprzednio, ale na początku. Korbin jest z zawodu murarzem, jak mówił z boksu, nie można wyżyć, dlatego łączy pracę murarza z treningami bokserskimi. No, Mateusz studiuje z kolei, no i oczywiście trenuje we Wrocławiu i w Warszawie, przyjeżdża na treningi do Andrzeja Gmitruka. Korbin miał 3 lata przerwy w karierze, miał też przerwę od października 2010 do października 2012. Tę drugą przerwę zrobił sobie po przegranej przez TKO w czwartej rundzie z Dawidem Kosteckim w hotelu Hilton w Warszawie była ta walka. Kostecki zapowiadał przed tym pojedynkiem z Korbinem, że go pogryzie, nie pogryzł, ale znokautował. Ale potem Cygan Kostecki mówił, że dwa razy czuł ciężkie ręce Korbina, silnie bił z prawej. Ale jak potem opowiadał, postraszyłem go lewym sierpem i znokautowałem prawym prostym. Próbował trafić mnie prawym na prawym, prawym podwójkowym. Nie można go lekceważyć. Niewygodnym rywalem jest Korbin. Dobrze, że zablokował ten lewy sierpowy rękawicą Mateusz. Nogi, 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 rozumie. Wdech, wdech. Broda w dół troszeczkę, wyprostowałeś się tym prawym przed. Okej? Okay? Dobra. Swobodnie jeszcze. Cały czas rób swoje. Staraj się złapać im dystans przez lewą rękę. Lewa pora do środka. Nie zada. Na pressingu, dalej na pressingu. To jak położysz tu, bocznie się ustawisz, on od razu klęciuje i jest chaos w walce. Mateusz, przy linach, wydłuż go zwód lewy prawy. Bądź się, że odchyli. Jak się odchyla go, to lewy prawy na dół i zabierz się do boku. Przy linach on ci nie odejdzie kogo do tyłu. Czasami do tego prawego z dołu też. Tak? No. Na tu, jedziemy. Spokój w narożniku Masternaka. Na pressingu dalej. Cały czas ma wywierać presję.
Sędzia ringowy zauważył, że trzyma Corbin. Zwrócił mu teraz uwagę. Nadal natarcie Masternaka. Mistrz świata Joan Pablo Hernandez przepowiadał to na stronie Sauerlanda internetowej, że pewnego dnia Mateusz Masternak będzie walczył o mistrzostwo świata. To samo mówił Artur Abraham, że Masternak to przyszły mistrz świata. Ale na razie przypominamy, stawką tej walki jest pas WBC Silver International. Walka o mistrzostwo świata jeszcze musi poczekać. Najchętniej Masternak walczyłby z Diablo Włodarczykiem, ale Krzysztof ma inne plany. Masternak odpowiada, że trochę go to denerwuje, że Diablo nie chce z nim walczyć, woli wybierać innych. No i odgraża się, że jak on zdobędzie mistrzostwo świata, to też będzie kazał Diablo Włodarczykowi, jeżeli nie będzie mistrzem świata, czego nie można wykluczyć, żeby się spinał do niego po drabince rankingowej. No to takie prowokacje. Długi jest ten klincz, musiał interweniować angielski arbiter John Lewis. Jak ten lewy prosty, czasami brakuje tych kilku centymetrów. Świetnym refleksem imponuje Masternak. Odchyla się na te uderzenia Corbina. Odchylił się i strzelił prawym. Prawe weszły konsekwentnie cały czas pressing na nim. A już widzimy Miason John przygotowuje się do walki. To będzie po pojedynku Masternaka starcie o trzy pasy mistrzyni świata WBO, WBA i WBC w wadze półśredniej. 10-rundowy pojedynek. Amerykanka kontra niepokonana Cecilia Breckhus. Dwa lewe, prawy krzyżowy i pressing. Cały czas to samo, na dystansie. Dobra, szczęka. Jedziemy, Mati. Ósma runda. No i mamy już knockdown. Prawie 3 minuty będzie miał Masternak na dokończenie roboty. Oszołomiony jest, jeszcze się chwieje. Corbin klinczuje, chce zyskać na czasie. Cała seria ciosów spadła na Corbina, tylko klinczuje. Prawa ręka pokrzykuje trener Gmitruk. No już chyba doszedł do siebie Corbin. Hold it!
Wytrzymaj. To była uwaga do Korbina. Cały czas przetrzymuje bokser z Gujany. Słyszymy, jak Piotr Wilczewski pokrzykuje, żeby do tego prawego dołożył jeszcze lewy sierp. Poszedł lewy sierp, ale nie doszedł do szczęki rywala. Perfekcyjnie realizuje wskazówki trenerów Masternak. A chyba już największy kryzys po tym lockdownie Korwin ma za sobą. Wygląda zdecydowanie dla Polaka. Na pewno wygrywa to starcie i to wygrywa dwoma punktami, bo jest premia za knockdown. Dziesięć do ośmiu wygrał to starcie Masternak. Prawy sierpowy, ale skrzepnął i rzeczywiście tutaj znakomita koordynacja. Lewy prosty na dół i prawy. Po tym prawym na dół też może się na górę, tylko brody nie podnosi się, nie? Łyczka. I Cecilia Brekhus przygotowuje się do walki. First Lady, taki ma przydomek. No i widzieliśmy z nią trenera pochodzącego z Polski, Bromowskiego. A już z dużym respektem walczy Korbin. I mamy drugi knockdown. Chce walczyć, ale chyba to już koniec jest nieuchronny. Teraz Masternak nie odpuści. Cała seria ciosów spada na Korbina i wkracza do akcji Ian John Lewis i przerywa pojedynek. Dwa knockdowny. Wszyscy zapowiadali zwycięstwo przed czasem Masternaka, może nawet szybciej. Długo nie mógł.